Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drosto52 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, jest to chyba już 80. odcinek tej serii. Wow, no naprawdę wow. Chciałabym najpierw dać bezdomnemu jedną sztukę złota. Masz... Dziękuję, dobrze. Ja chciałabym jeszcze udać się do Cieni Przeszłości, czyli do muzeum. Bo mamy parę monet do oddania starych i fajnie by było zrobić to na samym początku. Później zobaczymy, jak będzie, ale chciałabym chyba zająć się dzisiaj tym zadaniem z tym wysłannikiem królewskim, więc będziemy szli na Stare Miasto. Akurat jesteśmy niedaleko, także możemy się tym zająć. Witam serdecznie, Miron. Miron. Przyniosłem. Mamy oczywiście ich bardzo dużo. Zazwyczaj tego nie robię, ale sporo moich eksponatów tylko zajmuje mi miejsce w skrzyniach. Mhm. Skoro tak dobrze nam się współpracuje, to możemy od czasu do czasu pohandlować swoimi znaleziskami. No, okej, dzięki. Gdyby nie ci parszywi... Chciałbym jakoś ci się dodatkowo odwdzięczyć za twoją pomoc z tymi monetami. Jakiś czas temu wszedłem w posiadanie tego dziwnego miecza. Kowal powiedział, że niezbyt nadaje się do walki. Obywatele uważają go za odrażający i nie chcą go tu widzieć. Może ty znajdziesz dla niego jakieś zastosowanie? Oddaj wszystkie stare monety. Nie ci parszywi. Jasne, i teraz możemy też pohandlować. Masz kostury, i masz runy różne i książki. Nauka przepisywania zwojów magicznych, w sumie spoczko. Pusta runa. No dobrze. Już na razie żaden amulet raczej mnie nie będzie interesował. Amulet Nordmarczyka to my już mamy. Tego co kojarzę. Teraz tylko pasek, ale potrzebujemy zbroja, to dopiero w 5 rozdziale będziemy mogli mieć. Także chwilowo jesteśmy na najlepszej pozycji, jaką możemy. Chodźmy na Stare Miasto, do ratusza. Porozmawiać z kim trzeba. Pan Volker bardzo dobrze dba o swoich pracowników i docenia ich zaangażowanie. Dobrze. I co? Do ratusza będzie w tę stronę. Witam szanownego pana. Czy chciałby pan zobaczyć pokaz połykania płomieni? Tak niebywale niebezpieczna sztuka zostanie wykonana za jedyne 30 sztuk złota. No okej, w sumie spoko, ale może kiedy indziej. Obywatel. Dobrze, bo ja mnie interesuje teraz wiadomo, co innego. Już nie mogę tego słuchać. Dalej szukam osoby, która mnie nauczy strzelania z kuszy. Muszę się udać do przystani łotrów i tam byśmy się chyba nauczyli. Ale zanim, no to do ratusza się udajmy. Są oczywiście gwardziści. My chyba musimy udać się wyżej. Tam wcześniej nie mogliśmy wejść, nie wiem czy pamiętacie, na samej górze i chyba teraz możemy. Co ty tutaj robisz? A czym może się zajmować gwardzista królewski? Służę ojczyźnie. Okej. Czyli to jeszcze nie ty. Wasza ekscelencjo, w czym gildia kupiecka może ci dzisiaj służyć? Nowy najemnik? Mam nadzieję, że Lorenzo nie obniżył standardów wśród swoich ludzi. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. No właśnie. Do gildii coraz ciężej się dostać. Masz na myśli trudniej. Nieważne. Znając Lorenzo, nie ryzykowałby wysyłania do mnie byle pachołka, choć oczekiwałem kogoś starszego. Jesteśmy Przejdźmy zbyt dobrzy gościom. Interesów. Co możemy dla waszej ekscelencji zrobić? Jak pewnie zauważyłeś, przybyłem tu z całkiem liczną eskortą. Mhm. Zawsze miło widzieć na wyspie gwardzistów królewskich. Osobiście poznałem jednego, nazywa się Lutz. W takim razie, jeśli znowu go zobaczysz, każ mu natychmiast zgłosić się do mnie. Okay. Problem polega na tym, że nie mam jak zakwaterować wszystkich swoich ludzi, a nie chcę ich trzymać na okręcie.
zasłużyliby trochę pochodzić po lądzie. Na pewno rozumiesz, że umieszczenie ich w byle chacie nie wchodzi w grę. Oczywiście, to ludzie króla. Zasługują na odpowiednie warunki. I właśnie dlatego chciałbym zakwaterować ich w koszarach gildii kupieckiej. Lorenzo znany jest ze swojej gościnności. Z pewnością mi nie odmówi. Obawiam się, że nasze koszary są za małe, by mogły pomieścić zarówno naszych ludzi, jak i gwardzistów. Coś wymyślicie. Czekam na odpowiedź Lorenzo w tej sprawie. Liczę, że mnie nie rozczaruje. No dobrze. Co ty masz? Nic ciekawego. To jest jeszcze Richard. Czym się zajmujesz? Głównie wykonuję polecenia ważniejszych ode mnie. Ale i tak czuję się niezmiernie spełniony dzięki tej służbie. I tutaj jest jeszcze Huxley. Czym się zajmujesz? Podobnie jak wszyscy gwardziści, dbam o to, by wysłannik królewski był bezpieczny. Mam nadzieję, że nie będziesz mi w tym przeszkadzał. Oczywiście, że nie. Dobra. Tutaj w ogóle jest pulpit, do którego wcześniej nie mieliśmy dostępu, także może jakiś expik? No niestety nie. No dobra. No to co, wróćmy do Lorenzo w takim razie i spróbujmy coś tutaj zaradzić na te problemy. Dobra, do gildii kupieckiej najlepiej będzie przejść się tędy. I będziemy w miarę szybko na miejscu, raczej. Dołącz do ludzi pana Volkera już dziś i odmień swój los. Dobra. Przejdziemy sobie też przez koszary straży. Poszukujecie pracy? No i zobaczymy. Sprawę z Volkerem ruszymy później, jak skończymy sprawę listów gończych oraz tego jeszcze jednego zadania, które jest przy tej wieży. Przy farmie Bermara, gdzie jest zamknięta skrzynia. Ale to później. Dobra, my wracamy do Lorenzo w takim razie. Ja dalej muszę te punkty nauki rozdać, bo ja robię teraz zadania, a nie rozdaję niczego. Chociaż w siłę i tak będziemy musieli też dać troszeczkę. Przydałoby się. Ej, ty. Byłem u Graysona. Mów śmiało. Mam nadzieję, że tym razem będziemy mogli skorzystać na jego obecności. Nie spodoba ci się to, co powiem. Wysłannik ma problem z zakwaterowaniem gwardzistów królewskich. Mam cię prosić o zgodę na udostępnienie gildyjnych koszar na okres ich pobytu. Widziałem ich. Przybył z solidną obstawą. Nie pomieścimy się w naszych kwaterach razem z nimi. Nikt nie mówił, że mamy się pomieścić. Wszyscy najemnicy mają opuścić koszary. Co? Ten człowiek chce nas zniszczyć. Najpierw konfiskata floty, teraz to? Nie ma mowy. Dobrze, w takim razie przekażę mu twoją odpowiedź. W końcu Araxos nie podlega bezpośrednio pod jego rozkazy. Nie podlega, ale konflikt z nim bardzo źle wpłynie na nasze działania i interesy. Na koszary się nie zgodzę. Nie odbiorę naszym ludziom dachu nad głową. Musimy znaleźć alternatywne rozwiązanie. Grayson nie zgodzi się na półśrodki. Zdaję sobie z tego sprawę. Problem w tym, że nie mamy odpowiedniej nieruchomości, która by go zadowoliła. Chyba że co? W porcie jest pokaźny dom. Pewnie go kojarzysz. To ten zaraz obok stoczni. Problem w tym, że ile razy bym nie próbował go odkupić od Kaleba, ten stary dureń nigdy nie chce nawet zacząć negocjacji. Kim jest ten cały Kaleb? Dzisiaj sprzedawcą ryb. Że pracował co? Dla nas przez lata. Kursował pomiędzy Archolos a kontynentem. Na emeryturze zajmuje się handlem rybami. Pozostali handlarze w porcie pracują dla niego. Rozumiem, że mam go przekonać do sprzedaży. Bardzo wiele zależy od pomyślności tej transakcji. W zasadzie nie obchodzi mnie, jak sprawisz, by sprzedał nam ten dom. Warunek jest jeden. Kalebowi nie może spaść włos z głowy. Po latach służby dla Araxos należy mu się szacunek. No dobra,
Zobaczę, co się da zrobić. Skoro tak dobrze pracowało ci się z Karamonem, przekaż mu, że jego również wyznaczam do tego zadania. We dwóch będziecie działać sprawniej. Pójdę do niego natychmiast. Doskonale. Wiedz, Marvin, że jeśli rozwiążesz ten problem w satysfakcjonujący mnie sposób, to nie ominie cię nagroda większa niż zazwyczaj. Czekam na wieści. No dobrze. Dla dobra publicznego, czyli co, nagle mamy inne zadanie? Czy to jest... okej. To jest jakby podzadanie związane z Karamonem właśnie. Dobra. No to co? Chodźmy w takim razie. Nic mnie już nie dziwi. Mamy zadanie, Karamon. Wstawaj, Karamon. Mamy robotę do wykonania. Już zaczynałem się nudzić. Od kogo mamy rozkazy? Bezpośrednio od Lorenzo. Trzeba przekonać Kaleba do sprzedaży posiadłości. Oho, powodzenia! Nie znam drugiej tak upartej osoby jak on. Znacie się? Znamy się, to za dużo powiedziane. Jestem jego stałym klientem. Wiesz, czemu odmawia sprzedaży? Ma jakieś stare zatargi z Lorenzo. Nie wiem konkretnie, o co chodzi. Coś musimy wymyślić, inaczej stracimy dach nad głową. O czym ty mówisz? Królewski wysłannik chce, aby gildia oddała koszary Gwardii Królewskiej na czas ich pobytu w mieście. Lorenzo jest pewnie zachwycony. Pozwól mi pomyśleć. Pójście inkognito mija się z celem. Kaleb i jego ludzie mnie znają, a ciebie po takim czasie pewnie kojarzy już cały port. Mam pewien pomysł. Powiem ci na miejscu. Za mną. Dobra, Karamon, to chodź, idziemy. To mnie wcale nie dziwi. Jeszcze bym do Lutza zajrzała i powiedziała mu, że wzywa go Grayson. Ale to widzę, że idziemy w kompletnie przeciwną stronę przecież do portu. Poczekasz tutaj, Karamon, na mnie sekundę? Dobra, poczekaj. Na szczęście Lutz jest niedaleko, także możemy to załatwić. No właśnie, tutaj jest dokładnie. Hej! A nie mogę mu tego powiedzieć? Dziwne. Myślałam, że będzie to jakby w moim interesie, żeby mu to jednak przekazać. Widzę, że Karamon już się udał chyba na miejsce. Bo aż z wrażenia zniknął już mi. Dobra, to sami tam pójdziemy na miejsce. Spoko. Dobra. Nie czujecie się zbyt pewnie z mieczem? Bez obawy. No to co, zobaczymy, czy jest na swoim miejscu. Powinien być. Raczej gra go nie cofła, tylko przesunęła do przodu, jeżeli już. Dobra, do portu. W sumie moglibyśmy też do kartografa oddać tę mapę. Chyba to zrobię teraz od razu. Potrafiłbyś oczyścić mapę? To zależy z czego? Z krwi. Krwi? Bogowie, skąd masz mapę poplamioną krwią? Zabrałem ją z ciała martwego kompana. Jasny gwint. To musiało być dla ciebie straszne przeżycie. To prawda. Zmarł praktycznie na moich rękach. A ja nic nie mogłem zrobić. Rozumiem. Dobrze, pokaż mi tę mapę. Spróbuję z nią coś zrobić. Proszę. Oho, ciężka sprawa. Naprawdę może być problem. Co nie zmienia faktu, że chętnie spróbuję doprowadzić ją do porządku. I wiesz co? Zrobię to za darmo. Nie dość, że nie daję gwarancji sukcesu, to jeszcze nie mam serca brać pieniędzy od kogoś, kogo spotkało coś takiego jak ciebie. Dziękuję. Kiedy będę mógł ją odebrać? Nie ukrywam, że przydałaby mi się jak najszybciej. Kiedy będzie gotowa, wyślę po ciebie jakiegoś gońca. Nie bój nic. W takim razie do zobaczenia. No i dobra, czyli w ten sposób, okej. Okay. To w sumie dobrze zrobiliśmy, oddając to w tej chwili. Dobra, Kaleb to jest tutaj sprzedawca ryb faktycznie, na dole.
Gorzej, że ja nie widzę tego Karamona i boję się, że... O, na szczęście jest na swoim miejscu. Piękny dom, jak na port oczywiście. Słuchaj, ja widzę dwie możliwości. Albo dogadamy się z Kalebem, albo sprawimy, że sami zechcą się wynieść. Jeśli jego ludzie będą naciskać, Kaleb sam do nas przyjdzie. Niby co mamy zrobić? Nastraszyć ich? To jest myśl. Jesteś bystrzejszy niż przypuszczałem. Serio? Karamon to była... A zresztą co mi tam? Spróbuj najpierw się z nim dogadać. Jeśli to nie przyniesie rezultatów, przejdziemy do straszenia. Idź już. Ja w tym czasie pomyślę, jakby ich tu skutecznie przerazić. Dobra, dla dobra publicznego. Kaleb jest tutaj sprzedawcą. Cześć Kazim w ogóle. A Kaleb jest chyba na dole. Czy nie? Kto ci to powiedział? Moja reakcja była taka sama. No tu jesteś. Klient nasz pan. W czym mogę ci dzisiaj pomóc? Dobra, moment. Zapiszemy się, bo nie chcę tego zwalić. Szukałam go tam na straganie, a on sobie po prostu do domu wszedł. Mam dla ciebie poważną ofertę. Chyba wiem, do czego to zmierza. Ile razy mam powtarzać? Nie sprzedam domu. Nikomu, rozumiesz? Spokojnie, może mnie chociaż wysłuchasz. Wybacz, po prostu ta sprawa irytuje mnie od dłuższego czasu. Mów, jeśli musisz. Czemu tak nienawidzisz gildii kupieckiej? Nienawidzę? Pół życia jej poświęciłem. To nie z gildią mam problem, tylko z Lorenzo. Mogłem jeszcze parę lat pracować dla organizacji. W końcu byłem najlepszy. A co dostałem w zamian? Podziękowania i przymusową emeryturę. Co konkretnie się wydarzyło? Przygotowywałem się do kolejnej wyprawy na kontynent, gdzie od lat reprezentowałem gildię. Do pewnego feralnego dnia Lorenzo stwierdził, że czas na kogoś młodszego i rozwiązał ze mną kontrakt. Ze mną? To dzięki mnie gildia tyle znaczy na tej wyspie. No, między innymi dzięki mnie. Zostałeś bez grosza? Dostałem odprawę, dzięki której udało mi się otworzyć mały interes. Czyli nie zostałeś na lodzie. Nie zawsze chodzi o pieniądze. Tu chodzi o to, jak mnie potraktowano. Mogę porozmawiać z Lorenzo, może da się coś zrobić w twojej sprawie. Za późno. Póki żyje, niczego nie dostanie. Nie chcę mieć z tym człowiekiem nic wspólnego. Idź już. Nie chcę do tego więcej wracać. Żegnam. Dobra, czyli się nie udało. Typowe. Rozmawiałem z Kalebem. I co? Dogadaliście się? Skąd? Nawet nie chciał o tym słyszeć. Musimy go inaczej przekonać. Dobrze się składa. Mam już jakiś plan. Aż się boję. I o to chodzi, żebyś się bał. Chodź, podejdziemy bliżej wejścia i cokolwiek będę mówił, improwizuj. Ale... Okej. To dom, o którym ci mówiłem. Podobno w nim straszy. O czym ty mówisz? Duchy zmarłych wojowników zamieszkują ten dom. Za czasów Wolzaka z jakiegoś powodu cmentarz znajdował się tuż obok morza. Kiedy budowali port, niezbyt się tym przejęli. Nie spodobało się to poległym wilczym synom. Powiadają, że za profanację cmentarza do dziś łakną krwi. Nie powinni więc straszyć w całym porcie? Słyszałem, że groby największych wojowników znajdowały się tu, gdzie teraz stoi ten dom. Ale bajeczka. I to właśnie ci wojowie dają się we znaki. Lepiej unikajmy tego miejsca. Nie chcę rozgniewać umarłych. Święta racja, chodźmy stąd. Zmywam się.
Ej, ty tam! Czego chcesz? Co to za głupoty o duchach? Gadaliście ze swoim kumplem, a? Mieszkasz tu? Ano, mieszkam. Dlatego pytam. Uuu, koleżanko, wyrazy współczucia. Dzielić dom z duchami? Bredzisz! Nie ma tu żadnych duchów! Ja tam swoje wiem. Pójdę już sobie, bo rozmawiając z tobą jeszcze jakąś klątwę złapię. Niepska sprawa. Widziałeś jej minę? Wyglądała, jakby zaraz miała zemdleć ze strachu. Wątpię, żeby to wystarczyło. Człowieku, to dopiero początek, ale będę potrzebował paru drobiazgów. Czego konkretnie? Paru kości, krwi jakiegoś zwierzaka i broni wilczych synów. Skąd ja mam ci to wszystko wytrzasnąć? Kości pewnie znajdziesz na cmentarzu, wystarczy rozkopać jakiś grób. Krew dostaniesz u rzeźnika. Problem może być z tą bronią wilczych synów. Niechętnie ci ją oddadzą. Jeśli uda ci się to wszystko zebrać, gwarantuję, że Kaleb będzie błagał, byśmy kupili ten dom. Postaram się wrócić jak najszybciej. Dobra, ja rozumiem, że krwi nie mam. Wracaj. Pośpiesz się. Dobra, nie mamy krwi, więc idziemy do rzeźnika. Dobra. No kurczę, miecz chyba mam, bo nie sprzedałam żadnego miecza wilczych synów. Kość szkieletu też się jakaś znajdzie. Ostatnio wybijaliśmy umarłych. Dobra. Dochodzimy do Slagera w takim razie. Może to dziwnie zabrzmi, jak go poproszę o krew, no ale dobra. Spróbujmy. Hej, ty! Znalazłoby się tutaj trochę krwi? Pytasz rzeźnika uwalonego krwią. No jak myślisz, bystrzaku? Nie pytam o to, czy jest, tylko czy możesz mi ją dać. A na cóż ci zwierzęca krew? Jestem nekromantą. Pracuję dla potężnego alchemika. Krew jest mu potrzebna do sporządzenia pewnego leku. Ktoś zachorował? Pewien mag wody. Jeśli mi nie pomożesz, on umrze. Na Adanosa! Oczywiście! Weź, proszę. Mam nadzieję, że szybko stanie na nogi. Niech Adanos będzie z tobą. Nie zapomnimy ci tego, dobry człowieku. Ale kitówę wciskasz, Marvin. Dobra, no mamy wszystko, tak jak mówiłam. Kości mam, jakiś miecz wilczych synów się znajdzie. Nie jednego już żeśmy klepali. Także no, chodźmy oddać. No, ciekawe widzę zadanie. Dla dobra publicznego. No niech będzie. Poszedł chyba na stragan, albo mi się wydaje. Dokładnie. Hej, ty! Wracając do potrzebnych materiałów. Kości są, krew jest, broń wilczych synów również zdobyłem. Przejdźmy zatem do działania. Co dalej? Plan jest prosty. Słuchaj uważnie. Poczekasz, aż się ściemni, wtedy włamiesz się do domu. Dlaczego ja? Bo ja zaproszę Kaleba na piwo. On jako jedyny sypia na dole, więc musimy znaleźć mu jakieś zajęcie. Ty w tym czasie sprawisz, że nasza historyjka nabierze wiarygodności. Kości podrzucisz do kominka. Tuż obok niego rozlejesz krew. A na samym końcu położysz miecz. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, spotkamy się tu jutro. Zrozumiałeś? Wszystko jasne. Dobra. Czyli co, do północy będziemy spali, rozumiem? Niektóre problemy same się rozwiązują. To gdzie by się tutaj przespać? Może właśnie tutaj w tym domu? Powinienem przyjść tu wieczorem. Aha, czyli nie mogę spać. Nie. To, ale wiecie co, w sumie tu jest miejsce do spania. To normalnie byłby nasz dom, natomiast... Znaczy się nasze mieszkanie, które byśmy kupili od tego marynarza. Ale dobra. Jest północ, pada deszcz. Widzę, że Karamu siedzi tutaj na ławce.
Dobra, my idziemy pod kominek. Miał podobno Kaleba na piwo zaprosić. Jakoś nie widać, żeby byli na piwie. No ale dobra. Podusz kości. Włóż miecz. I rozlej krew. Gotowe. Jestem ciekaw, czy zadziała. Wrócę tu rano z Karamonem. Okej. No to dobra, wychodzimy w takim razie. Nie będziemy wybiegać, bo to się może źle skończyć. Lepiej się wykraść. No i dobra. To co? Prześpijmy się do rana. I będziemy mogli porozmawiać z Karamonem. No i pięknie. Jak tam nocka z Kalebem? Taką pracę to ja lubię. Przyjemne z pożytecznym. Mówił coś ciekawego? Ma żal do Lorenzo. Zbyt wcześnie wysłał go na emeryturę. Wygląda na to, że nasz mały spisek wypali. Chodź, zobaczymy, co tam się dzieje. Okej. O kurczę. Moja noga więcej tu nie postanie. Duchy wilczych synów chcą krwi. Uspokój się, kobieto. Można to jakoś logicznie wytłumaczyć. A wyjaśniaj sobie sam. Albo znajdziesz nam nowe lokum, albo szukaj sobie nowych pracowników. By was wszystkich cholera wzięła. Ej, ty. Okej, okay, co dalej? Znowu ty? Jeszcze w takim momencie? Co się stało? Spójrz na ten bałagan! Kogoś tu zamordowano? Wszyscy cali. Nie mam pojęcia, skąd się to wzięło, ale moi ludzie oczywiście powariowali. Bredzą o jakichś duchach, idioci. Jak szybko czegoś nie wymyślę, to czeka mnie bankructwo. Wiesz, oferta gildii cały czas jest aktualna. Albo dom, albo interes. Wybór jest prosty. Przekaż Lorenzo, że możemy siąść do negocjacji. Tylko gdzie ja pomieszczę tych wszystkich ludzi? Pomówię z Lorenzo. Może uda się coś załatwić. Zrobiłbyś to? Sam powiedziałeś, że mam się do niego wybrać. Nie widzę problemu, by poruszyć i te kwestie. W takim razie czekam na wieści. No i pięknie. Karamon, Chwila. Coś jeszcze? Chyba nie. To co, biegniemy od razu do Lorenzo i załatwimy tę sprawę. Mam nadzieję, że już do końca. Razem z tym wysłannikiem również, bo to w sumie dwa questy, które się łączą w jeden. I potem nam zostanie tylko kwestia tej wieży magów. Nie wiem, czy ten goniec nie będzie chciał mi tutaj przekazać czegoś, ale widzę, że go teraz tu nie ma. Wiecie, jak jest z tymi gońcami. Może się okazać, że za niedługo dostanę informację o odebraniu tej mapy. Ale to chyba jeszcze. Dziwne, że nie mogą na przykład zatrzymać się w koszarach Straży Miejskiej. No ale dobrze. Niech będzie. Okej. To chodźmy. Najemnik Marvin. Zgadza się. Kartograf Ludwik przekazuje, że mapa jest gotowa do odebrania. Kazał również powiedzieć, że operacja zakończyła się połowicznym sukcesem. Część mapy jest czytelna, część nie. Świetnie, dziękuję za informację. Do usług. No dobra, to mamy sprawę też tutaj ruszoną. Ale najpierw tutaj kwestia nas interesuje. Siup. Dobra, tak tędy chyba nie wejdę. No dobra. No i co my możemy teraz sobie Lorenzo przekazać? Ej, ty. Z
sprawie domu Kaleba udało mi się dogadać z Kalebem. Naprawdę? Sprzeda nam ten dom? Tak, zgodził się. Jest gotów do negocjacji. Doskonała robota. Niczego innego się nie spodziewałem po waszej dwójce. Jest coś jeszcze? Kaleb i jego ludzie muszą znaleźć dach nad głową na kilka dni. Pomyślałem, że będziesz mógł mu pomóc. Mamy dokonać transakcji. Za te pieniądze kupi sobie ładną posiadłość w innej dzielnicy miasta. Jasne, bo wszyscy sprzedają domy w ciągu dnia. Dobrze. Znajdzie moje dobre serce. Załatwię mu nocleg u Helgi, póki nie znajdzie nowego lokum. Jemu i jego ludziom. Coś jeszcze? Będziesz musiał wysłać kogoś, żeby gruntownie wyczyścił dom. Co wy na Adanosa tam wyrabialiście? Długo by mówić. Szkoda bym marnował twój czas. Też racja. Dobrze. Leć do Graysona i przekaż mu wieści. Po wszystkim zamelduj się u mnie. Mamy sporo do obgadania. Mhm. Dobra. To udajmy się od razu do niego. Będzie dużo szybciej. Ej, ty. Wracając do mojego zadania, przynoszę odpowiedź Lorenzo. Bardzo dobrze. Moi gwardziści już zaczęli się niecierpliwić. Lorenzo stwierdził, że koszary najemników są niegodne tak ważnych gości, dlatego odmawia ich udostępnienia. O proszę. Tego się nie spodziewałem. W zamian gildia może zaoferować spory dom w porcie, którego warunki mają znacznie wyższy standard niż nasze koszary. Gwardziści z pewnością docenią wszelkie wygody, które tam zastaną. Mogę wiedzieć, o który dom konkretnie chodzi? Spora posiadłość, zaraz obok stoczni. Dom Kaleba? Rzeczywiście, standard nie najgorszy. Ciekawe, że udało wam się go pozyskać w tak krótkim czasie. Wasza ekscelencja zna Kaleba? Tak, miałem przyjemność go poznać. Jeszcze w czasach, kiedy pojawiał się w stolicy. Nieźle to sobie wykombinowaliście. Chociaż pewnie ty musiałeś odwalić całą robotę. W końcu Kaleb był cięty na Lorenzo przez lata. Przekaż swojemu szefowi, że przyjmuję jego ofertę z wdzięcznością. Jeśli zaś chodzi o ciebie, potrzebuję zdolnych ludzi do paru ważnych spraw. Gdybyś był zainteresowany pracą dla mnie, odezwij się. Zawsze znajdzie się coś do zrobienia. Dziękuję. Rozważę tę ofertę. Teraz wybacz. Wracam do swoich obowiązków. Dobra. No to do Lorenzo od razu pójdziemy. I załatwimy. Ej, ty! Oferta przyjęta. Grayson był zadowolony? Tak, był pod wrażeniem, że udało nam się go pozyskać od Kaleba. Wiedz, że doceniam to, iż doszliśmy z Kalebem do porozumienia. Właśnie dlatego przy najbliższych awansach twoja kandydatura będzie brana pod uwagę. Awans? To nagroda sama w sobie. Też tak myślę. Wracaj do swoich obowiązków. Zrozumiałem. Dobra. Ej, i tutaj sprawa już też jest załatwiona. W służbie jego królewskiej mości. Okej, okay, najpierw nasze własne sprawy. Dobra, czyli tutaj zostawiamy na razie tę sprawę. Okej, okay. To co? Jak my stoimy teraz z tym czasem? O, to chodzi, że dosyć słabo. Może byśmy zrobili dzisiaj krótszy odcinek, tak w sumie. Ewentualnie chodźmy załatwiać sprawę z tym, z kartografem. Nie mamy do niego daleko, a może się czegoś wartościowego na przykład dowiemy. Także załatwmy najpierw to, a później się zajmiemy innymi sprawami. Mamy jeszcze tu jedno zadanie poboczne, ale ono na spokojnie poczeka do kolejnego odcinka. Te listy gończe też zaczekają. Nie wiem co z tymi hienami cmentarnymi, bo coś się musiało ewidentnie zbugować na tym cmentarzu. Bo mi nie zaliczyło, że ich pokonałam, a przecież tak było. Także no nie wiem. Ale chwilowo mamy inne rzeczy na głowie. Oczywiście wątek fabularny, ale odebranie mapy raczej nie powinno jakoś bardzo nam go posunąć do przodu. Cześć, ej. Ludwik. Pokaż. Czekaj, nie chciałam tego. Przyszedłem po mapę.
Domyślam się. Goniec cię znalazł? Tak. Czyli jednak ci ludzie Araxos do czegoś się nadają. Muszę przyznać, że poszło mi lepiej niż przypuszczałem. Co prawda nie cała mapa jest czytelna, ale najważniejsze fragmenty udało mi się uratować. Proszę. Dzięki za starania. Gdybym się nie starał, nie miałbym klientów. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, bardzo miły jesteś. To co? Co to za kosa? Rodowy miecz Ramzeja. O kurwa, ja tego nawet założyć nie mogę. 3 siły za mało. Dobra, to musimy wydać punkty na siłę. O ja, ale broń jednoręczna. No, trzeba będzie to założyć. Zdecydowanie. Ale to za chwilę, dobra? Najpierw tą mapę bym chciała zobaczyć. Ona gdzieś tu powinna być na pewno, nie? Wyczyszczona mapa. Mamy punkt. Ponowne spotkanie. Nowy wpis. Według mapy kryjówką porywaczy jest magazyn w porcie. Jorn przez cały czas był tak blisko, a ja latałem po wyspie za jakimiś pierdołami. Jeśli będzie za późno, to ktoś pożałuje. Tego jestem pewien. O cholera jasna. Co się tak nastroszyłeś? Dobra, to wiecie co? Korzystając z okazji, poszlibyśmy się nauczyć siły i poszlibyśmy się nauczyć tego. Kuszą posługiwania się. To co? Może od razu do przystani Łotrów. Tam się nauczymy kuszy. W siłę też sobie dam. Przystań Łotrów. Mogliby się posprzątać te zwłoki z tej palisady, cholera. Dobra, kuszy uczył Tiago, także od razu skorzystam z jego usług. Nie pamiętam, kto uczył siły, no ale dobra, to na razie mało ważne. Tiago. Nauczył mnie tak do 30%. Chcę. Pewnie. Kuszę. 5, 10, 15 i 20. I super. Mamy teraz wojownika chyba. Tak, wojownika mamy w kuszy. Jesteśmy przed nowym poziomem w ogóle, także to też wow. Hej, kolego! Podejdź tu na chwilę. O co chodzi? O interes twojego życia, kolego. Dajesz mi 75 monet, a zyskasz nieco złota. Proste, co nie? Chyba jesteś niepoważny. Na takie nędzne oszustwo nie nabierze się nikt. Nie jestem oszustem! Obraziłeś mnie, więc nici z wymiany. A odwal się. Dobra, jeszcze tak na szybciocha. Informacje ogólne. Nauka w przystani Łotrów. Kto mnie uczy siły? Vincente. Dobra, to chodźmy do Vincente. Cortez chyba broni jednoręcznej uczył. Chciałabym się to uczyć siły tak, żeby założyć tą kuszę i żeby założyć tą broń. Bardziej mnie teraz ta kusza interesuje, bo do niej potrzeba więcej siły. Do tej. 13 punktów, no to na pewno jej nie założę. Oscar, ty nie, ale Vincente. Brakuje mi chyba 3, żeby założyć tą broń. Tak, 3. Vincente. Hej. O, w ogóle skrzydła mogę ci sprzedać. Masz. Dobra. Masz. Dobra. Potrenujmy. Nie masz prawa. Siła plus 1. Nie mogę cię już nic. Aha, ty nie uczysz znowu więcej niż 60. Nie, już. Dobra, czyli tutaj nici się nie nauczymy siły. Czyli siły trzeba będzie się uczyć raczej u Odgara na przykład. No dobrze. To też raczej bez problemów. Trochę jeszcze zdążyliśmy tutaj zarobić. To też miło. Dobra. Czyli mamy teraz wojownika w kuszy. To na pewno będzie miłe. Siły 13. Mogłabym tak naprawdę wszystkie punkty wydać, żeby mieć te 13 siły.
Ale czy jest sens się tyle uczyć? Nie mam pojęcia. Dobra. Do kapliczki Adanosa w mieście. I chodźmy do Odgara. Nie wiem, kto jeszcze mnie uczy siły, bo nie pamiętam niestety. Ale wiem, że Odgar nauczy mnie sporo na pewno. Jeszcze. Przynajmniej takie mam taką mam nadzieję. Dobra, jeszcze alejka dalej. Dobra, czyli 3 punkty potrzebuję siły. Powiedz mi, że tu uczysz. Dobra. 1, 2 i 3. Silny chłop. Dobra, ile mam teraz punktów nauki w ogóle? 37, no dobra. I mamy nową kosę. Wow. Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, a propos, że zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować już dla Was ten materiał. W kolejnym zajmiemy się ostatnim zadaniem pobocznym i zajmiemy się zadaniem głównym, w którym powinniśmy znaleźć Jorna. Wow, naprawdę wow. Dzięki wielkie, trzymajcie się i cześć.